9 grudnia 2023 roku Orlen Arena w Płocku. Za kilka minut początek piątego meczu 15 serii Orlen Superligi. Wicemistrzowie Polski Orlen Wisła zagrają z MKS-em Zagłębiem Lubin. Piotr Marchelski, Polsat Sport. Dobry wieczór dla miedziowych. No, spotkanie w Płocku jest trochę jak wizyta u dentysty. Po prostu trzeba ją odbyć, ale wszystko wskazuje na to, że Lubinianie są skazani na takie długie borowanie, raczej bez znieczulenia. Jakub Moryn, no to jest dla niego też z pewnością wyjątkowy mecz, bo to jest człowiek urodzony przecież w Płocku. Na dziś tutaj muszą mierzyć się z 12 drużyną w stawce, no ale to też trzeba tą formę potwierdzić. Marcel Sroczek powstrzymuje Patryka Iskrę. Rozgląda się Moryń, ładnie teraz wypatrzył Huszaka na skrzydle. Iskra zatrzymywany przez Marcela Jastrzębskiego. Nie ma drugiej bramki. Bekisz, Jakub Moryń. Bekisz, ale zrzuca z 12 metra, jest dobitka. Miał trudne momenty w tym sezonie Marcel Jastrzębski, ale wraca na te świetne tory. Wraca do takiej dyspozycji, którą prezentował w poprzednich rozgrywkach. Błyszczał Marcel Jastrzębski. Teraz jest piłka na obrót. Ależ bomba. Dawid Dawydzik przez 120 sekund w osłabieniu gospodarza. No ale przewagę mają przecież gigantyczną. Krupa skutecznie. Jednak był faul jednego z obrońców. Moryń znów przerzut. Rutkowski, Łuszak rzuca mocno, ale bez większych problemów radzi sobie z tym rzutem Marcel Jastrzębski. Bardzo daleko od bramki, Drozdalski rzuca, blokowany, Rutkowski ponowił. Jest Daszek, przyspieszyli Płoczanie i widzimy efekty. Muszą pospieszyć się zawodnicy Zagłębia. Abel Sergio zatrzymuje w fenomenalnym stylu Piotra Rutkowskiego, powstrzymany też Rutkowski przez Lucina w ponowieniu tej akcji. Po rękach Abela Sergio. Bardzo, bardzo niecelnie w bramce cały czas Marcel Jastrzębski. Marcel Sroczek pojawił się na pozycji obrotowego. Zarabec do Michałowicza, ależ wysoko. Ależ bomba, Micha Zarabec, fantastyczne trafienie. Iskra, on w końcu przełamuje ten impas, jest dziewiąta bramka. Iskra rzuca, piłka trafiła w udo Marcela Jastrzębskiego, ale wpadła do bramki. Piroch w odpowiedzi, zadania przed Płocczanami sporo trudniejsze. Dzisiaj takich wariantów nie obserwujemy, ale też nie ma większej potrzeby, bo jeden kołowy, jak widzimy, w zupełności wystarcza. Absolutnie pewnie i zasłużenie dopiszą do swojego konta kolejne 3 punkty. 14 wygrany mecz w Orlen Super Lidze. Patryk Sobiecki z dobrą interwencją. Brawo dla debiutanta. Niższy od Marcela Jastrzębskiego Patryk Sobiecki. Teraz uciekła piłka byłemu rozgrywającemu Górnika Zabrze, ale jest przerwana akcja faulem. Na moment miedziowi przy piłce, ale teraz sprytem popisał się Przemysław Krajewski. Tylko 13 bramek rzuconych. 14 dokłada Piotr Rutkowski. Jeden z gorszych wyników, jeżeli chodzi o skuteczność w całym sezonie, we wszystkich meczach. Z pewnością nie ma trafienia. Numer 38. Próbował jeszcze Filip Michałowicz, piłka w bramce, ale już po syrenie Marcel Jastrzębski. Po raz kolejny w tym sezonie zawodnikiem meczu. Dziękuję Państwu za wspólnie spędzony czas. Zapraszam na nasze kolejne transmisje. Piotr Marchelski, Polsat Sport. Do usłyszenia.